psychologii zjawisko rozproszenia odpowiedzialności polega na tym, że im więcej osób przygląda się danemu zjawisku, tym większe prawdopodobieństwo, że nikt nie zareaguje. Czy tak było w przypadku skatowanego w Sosnowcu na śmierć 28-latka z Jastrzębia Zdroju? Okoliczności bójki wciąż nie są znane. Z czego może wynikać fakt, że ludzie boją się reagować? Fatima Orlińska. W takich sytuacjach większość obserwatorów z perspektywy psychologicznej uważa, że pomocy udzieli ktoś inny, a w rezultacie nie udziela jej nikt. W wielu przypadkach kończy się to niestety tragedią. To czym podyktowany jest brak reakcji większej grupy osób na kryzysowe zjawisko, to najczęściej strach. Jest w nas zapewne takie przeświadczenie, że lepiej się nie mieszać. Ich jest trzech, ja jestem sam, nic nie zrobię, to mogę też dostać, prawda? A nie wiadomo, czy jeszcze inni też gdzieś tam nie są w jakiś sposób z nimi, nazwijmy to, w zmowie, czy gdzieś nie są dookoła, prawda? Więc jak najbardziej to zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, ten strach, coś takiego, co powoduje, że nie chcemy jawić się jako gdzieś tam bohaterowie też. Można być może, możemy mówić już tak bardziej w kategorii takich mentalnych, o jakimś takim może zmianie mentalności, tak? Na zasadzie takiej, że no, bohaterów jakby się nie ceni, prawda? Więc to jakby to wszystko może wpływać na to, że rzeczywiście nie reagujemy. A reagować powinno się zawsze, bo w przypadku potrzeby ratowania ludzkiego życia liczą się naprawdę sekundy. Pomocy można udzielić nie tylko w sposób bezpośredni, wzywając służby czy nawet krzycząc. Bezpośrednią pomoc przedmedyczną prawny obowiązek ma udzielić każdy, zwłaszcza osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej utracie życia. Bez względu na to, jakie ma zewnętrzne obrażenia, jeżeli nie ma tętna, nie ma oddechu, podejmujemy w pierwszej kolejności RKO. Oczywiście, jeżeli mamy dostępną apteczkę, staramy się zatamować wszelkiego rodzaju krwawienia, które są obfite, nieobfite, przez miejsce uciskamy w tym miejscu opatrunkiem uciskowym. Sprawdzamy, czy są drożne drogi oddechowe, czy pacjent oddycha, czy ma świadomość, czy jego serce bije. Jeżeli nie, to podejmujemy natychmiast RKO, czyli 30 uciśnięć, 2 wdechy. Za nieudzielenie pomocy grozi kara więzienia do 3 lat. Konsekwencji prawnych nie powinniśmy się obawiać jednak w momencie, gdy chcąc ratować komuś zdrowie lub życie, wtrącimy się na przykład w bójkę. Kluczowa jest natomiast ocena intencji, jakie temu towarzyszą. W takiej sytuacji działamy niejako w stanie wyższej konieczności. I jesteśmy absolutnie uprawnieni do tego, żeby taką interwencję podjąć, a nawet dokonać ujęcia obywatelskiego, jeśli jesteśmy w stanie, to takie osoby zatrzymać do czasu przyjazdu policji. Oczywiście nie sposób wykluczyć sytuacji ekstremalnej, że na skutek zaangażowania się w taką bójkę sami wyrządzimy komuś krzywdę. Wówczas oczywiście nie jesteśmy wolni od odpowiedzialności, ponieważ wszystko zależy od tego, czy nasza reakcja była adekwatna. Wciąż nie wiemy oficjalnie, jak było w przypadku śmiertelnie pobitego podczas dni Sosnowca Marcina. Choć doniesienia świadków mówią, że w tłumie nie zareagował nikt, konieczne jest potwierdzenie okoliczności przez sąd.